Program wspiera firma Risum Sport, dystrybutor marki Joma. Risum Sport, Kraków, ulica Ptaszyckiego 4. Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji po meczu 23. kolejki Ełynar II Ligi, w którym Hutnik przegrał 1-2 z rezerwami Lecha Poznań. Jest z nami trener gospodarzy, pan Krzysztof Ipecki. Panie trenerze, prosimy o kilka słów komentarza do meczu. Dzień dobry, witam serdecznie. Mecz bardzo trudny, przykre, że znowu gdzieś nie udało nam się zwyciężyć, bo kibice nas wspierają, przychodzą, dopingują. Drużyna bardzo chciała, ale ponownie jakby schodzimy z boiska pokonani u siebie. Choć naprawdę bardzo zawodnicy chcieli tutaj sprawić niespodziankę, bo Lech tu przyjechał jako, myślę, w roli faworyta. My mieliśmy bardzo ważny mecz z tych z gatunków o życie i niestety go przegrywamy. No myślę, że sam mecz mógł się podobać w kontekście fragmentów. Początek taki niemrawy trochę w naszym wykonaniu. Potem po 15 minutach się wydawało, że złapaliśmy dobry rytm, kilka fajnych akcji, zmiany strony, kilka strzałów, trochę tak mało konkretnych, gdzieś bardziej w środek bramki na rozgrzanie bramkarza, jak ja to mówię, ale to były próby, gdzie byliśmy aktywni. Szkoda, że nic nie wpadło. Na drugą połowę wyszliśmy jeszcze bardziej zmotywowani i wydawało się po bramce, że idziemy w dobrym kierunku. No trochę taka dziwna sytuacja z rzutem karnym, na pewno chciałbym sobie ją zobaczyć. Szkoda, po tej bramce już na 2-1 Lech gdzieś tam dobrze się bronił, przetrzymywał tą piłkę z tyłu. Mieliśmy trochę problem z szybszym odebraniem tej piłki, no i gdzieś w tej fazie budowania, stworzeniem sobie jakichś akcji, chociaż myślę, że przy bramce, po bramce na 1-1 mieliśmy też swoje szanse. Kilka odbiorów piłki w strefie wysokiej, no szkoda, że tam lepiej nie rozwiązywaliśmy tych sytuacji, no i niestety mecz przegrany. Bardzo żałujemy. Ale jak ja to mówię, że no trzeba się teraz podnieść, na pewno to nie będzie łatwe, ale jak to mówią, sami sobie tego piwa naważyliśmy, to teraz trzeba jakby te konsekwencje brać na siebie. Także szkoda, przykro mi, no i nic. I przygotujemy się do kolejnego meczu. Dziękuję. Dziękujemy. Są jakieś pytania? Pytań, tak. Dziękuję za udział w konferencji.